Dzień dobry, witam was serdecznie, wasi lubieni neuroterapeuci Maciek i Patryk. Słuchajcie, dzisiaj temat dotyczy książek. To jest chyba... Znaczy, ogólnie, nie można robić sobie żadnej fotki z książką, chyba że nie masz napisane, co za książka, czy warto, czy nie warto, skąd ją masz, gdzie ją można kupić, czy ona jest dalej dostępna. I tych pytań dotyczących książek w naszej branży jest tak dużo, że stwierdziliśmy, że chcemy mieć podcast, który będzie omawiał takie top tytuły, dzięki którym staniecie się lepszymi terapeutami. To znaczy, posiadanie ich nie wystarczy. Znaczy, no, nawet nic nie da. Trzeba je mieć, przeczytać i co najważniejsze, wdrożyć to do swojej pracy z pacjentami. Więc mamy dla was 10 tytułów, które są kluczowe, żeby stać się lepszym terapeutą. Nie mówimy tutaj na pewno fizjoterapeutą, dlatego że książki wybiegają mocno poza tematykę fizjoterapii, bym powiedział, aczkolwiek pytanie, czym jest fizjoterapia? Tutaj trzeba by odpowiedzieć na nie i jest ono trudne, bo jeżeli dotyczy leczenia fizycznej części ciała, to myślę, że jeżeli dorzucimy tam choćby książki z zagadnień osteopatycznych, no to to dalej może być fizjoterapia. Też jest spoko. Ale powiedzmy, że to książki dla terapeutów. Terapeutów. Żeby niespecjalnie przedłużać, to wjeżdżamy w takim razie od razu w basic. Basic, jeśli chodzi o bycie terapeutą, to jest zrozumienie ludzkiego ciała, więc to jest anatomia. Czyli lecimy od... Oho. Myślę, że lecimy... Nie po kolei. Mamy tutaj w ogóle... Słuchajcie, jeżeli jesteście tutaj z nami na YouTubie, to pewnie widzicie część z tych książek, bo mamy je przy sobie. Nie wszystkie, bo mamy na przykład pierwszy tom ze wszystkich tomów i tak dalej. Natomiast jeżeli traktujecie to jako podcast, słuchacie nas na iTunes albo Spotify, no to oczywiście nie widzicie tych książek, ale no stress, dlatego że my w tym momencie powinniśmy mieć miejsce, gdzie odeślemy ludzi, żeby mogli sobie te książki zobaczyć, co to za tytuł, co to za autor, co to wydawnictwo i zrobimy tak. I moim zdaniem, uwaga, teraz możesz podać, bo w tym momencie tworzę, myślę, żeby ludzie weszli na stronę www.projektmasaż.pl/biblioteka. Biblioteka. I tam po prostu będziecie mieli te książki i powiedzmy sobie w takim razie, że będziemy je rozwijać też. Na razie znajdziecie tam te 10, które są w podcaście. Jeżeli będzie ich więcej, to znaczy, że coś doszło. I tam będziecie mogli sobie tutaj korzystać, więc jeżeli chcecie sobie je zamówić, to spoko i ten wpis już na was tutaj czeka. Projektmasaż.pl/biblioteka. Okay. Dobra. Atlas. Maciek, który atlas proponujesz? No klasycznie. Prometeuszka. To jest chyba na razie taki atlas numer jeden, bo, no bo jest taki dosyć, tak, ma ładne obrazki. Ma dosyć dużo opisów, co nie jest szczególnie typowe dla wszystkich atlasów anatomicznych. Ma fajne tabele, wykresy. Aha. Tutaj. To są takie, wiesz, jakby tak, nowinki tutaj zebrane do kupy. Nawet trochę takich klinicznych rzeczy też w nim jest, nie? Więc spoko. I te obrazki, co dla mnie też niezwykle ważne, są takie nieprzesadzone. Nie takie zupełnie fantastyka. Znaczy, wyglądają w miarę uczciwie. Może wyglądać to podobnie. No nie? Oczywiście wiadomo, że jest to takie zmiękczone, bardziej bajkowe i tak dalej, ale powiedzmy, że Atlas oddaje realia, tak? Tutaj wyglądania ludzkiego ciała. Mniej więcej. My przy sobie mamy pierwszy tom, to znaczy mamy wszystkie tomy. Atlas jest trzytomowy, twarda okładka. Na pewno to nie jest taki atlas, żeby jak jesteście na pierwszym, drugim roku wrzucić sobie w plecaczek i sobie podążać nim na mieście. Bo z trzema tomami. Wziąć go sobie na wakacje. Aha. Pierwszy tom dotyczy narządu ruchu, czyli powiedzmy jest najbardziej fizjoterapeutyczny. Drugi dotyczy narządów trzewnych, czyli jest troszeczkę mniej fizjoterapeutyczny, ale jak najbardziej potrzebny. I trzeci dotyczy anatomii czaszki, tak? Układu nerwowego. Układu nerwowego, tak, bardziej, tak. O, w ten sposób. Aha. On tam sobie za nami leży. A jest to atlas, który jest chyba najbardziej kompleksowy aktualnie na rynku. Dla tak mnie niezłą opcją byłoby, jeżeli te podpisy były też po polsku. Bo jakby powiedzmy, że jeszcze jeśli chodzi o układ narządu ruchu, no to powiedzmy tą łacinę kojarzę, jest w porządku. Tak. Natomiast jeżeli przeglądam sobie ten atlas pod kątem już bardziej specyficznych jakichś struktur specjalistycznych, no to powiedzmy nie kumam czasami. No, jakby nie wiem, co to za struktura, muszę sobie tutaj wytłumaczyć. Natomiast w opisie już są tak, po polsku. Najczęściej w opisie jest, w niektórych tabelach pojawiają się też czasami nazwy polskie, ale generalnie najczęściej jest to nomenklatura łacińska. Tak. Jest to też niestety niespecjalnie budżetowy atlas, dlatego że chyba jest najdroższym atlasem, który jest dostępny na rynku, ale rzeczywiście, słuchajcie, jeżeli jesteście terapeutami, to prawdopodobnie będziecie często wracać do anatomii,
bo czy to jesteśmy na jakichś szkoleniach, musimy coś powtórzyć, przygotować się czasami do pracy z pacjentami, szczególnie co jest istotne na początku, czasami chcemy napisać sobie jakiś wpis i tak dalej, to jest nam potrzebne, do tego atlasu będziecie wracać, stąd to jest pewnego rodzaju inwestycja, tak? Dobrze wygląda, często potrzebny, więc tak, i raczej polecamy. Nie prędko się przeterminuje, więc można go sobie po prostu śmiało wrzucić i mieć go na wiele, wiele lat. Tak, no my swoje atlasy mamy, myślę, że jakieś 6 lat prawdopodobnie. Mm-hmm. Tutaj sobie no, leżą, myślę, że tak. I mamy, ty masz swoją wersję, mam swoją, aczkolwiek tak patrzę teraz, że nie ma drugiego tomu i mojego, i twojego, i nie ma pierwszego tomu któregoś. Chyba któregoś. Mojego. Nie, bo jeszcze niedawno były podpisane kartkami, ale nie tutaj wiem, akurat one wyglądały brzydko, więc je ściągnąłem, te kartki. Dalej są. Ale nie, były takie podpisane, w sensie, że było napisane Maciek albo Patryk. A, ale to było napisane Maciek, ale to wcale nie znaczyło, że to jest moje. Po prostu ktoś nakleił tutaj moją naklejkę ze szkolenia z napisem Maciek okay, i tyle. Okej, okay, dobra, dobra, no to nie wiedziałem. Nie roszczę sobie. Nie roszczysz te praw, no. Żadnych praw. Mhm. Dokładnie, więc to są... I teraz tak, to jest śmieszne, bo my, oczywiście tak, wszystkie książki leżą u nas w gabinecie. Mhm. Czasami bierzemy do domu, jeżeli chcemy się przygotować. Czasami z tego domu zapomniemy wziąć. Czasami ktoś ten atlas weźmie po prostu sobie, albo jako inną książkę. No i dzisiaj właśnie robiliśmy sobie takie zestawienie tych książek i chcieliśmy, żeby wszystkie były przy nas i okazało się, że na przykład nie ma części. Więc musimy pogonić innych terapeutów, żeby zapytać się, gdzie te książki są, bo być może po prostu ma je ktoś w domu. No ale to jest taki, powiedzmy, o, to jest taki bonus pracy w Projekt Masa. Szczególnie jak ktoś pracuje na Kleszczowej, to może sobie po prostu wziąć książki dowolne i sobie poczytać, tak? Nie trzeba tych książek kupować, bo my kiedyś mieliśmy taki moment, że kupowaliśmy wszystko, co wyszło. Było tak przez chwilę. Tak. Z tym, że tak, to też nie jest specjalnie dobre, bo później ta pryzma książek nieprzeczytanych dosyć szybko rośnie. Bardzo, no. Nie? Znaczy nawet nieprzejrzanych, to przeczytane jest dużo powiedziane, no nie? Bo to są też takie książki, słuchajcie, to są takie książki, których po prostu nie czyta się tak po prostu do snu, że po prostu mówię, ale bym sobie poczytał jakąś fajną powieść, no nie, i bierzesz sobie atlas i czytasz. Tak. Więc to są książki do nauki i one jakby prawdopodobnie przydadzą ci się na przestrzeni całej twojej terapeutycznej ścieżki, no nie? Więc może za 10 lat się coś przydam i tak dalej. Nigdy nie wiadomo, kiedy ta książka się przyda, stąd może wrócimy do tego, żeby sobie bibliotekę troszeczkę urozmaicić, żeby troszeczkę tych zakupów porobić, bo na przestrzeni ostatnich lat tych książek sporo fajnych wyszło, jak widziałem. Na przykład na Medfarmie jakieś takie, wiesz, książki terapeutyczne, osteopatyczne, z bliznami i tak dalej. Sporo tego jest, więc... Z wisceralką. Z wisceralką, no, więc może rzeczywiście trzeba było znowu wrócić do tego chorego, tutaj jest, nie wiem, jakiegoś przyzwyczajenia, żeby po prostu brać wszystko, co wychodzi. No, zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, to był pierwszy atlas. Słuchajcie, jest drugi atlas. To jest atlas Mura, dwutomowy. Nie jest tak pięknie wydany jak Prometeusz. Też z wydawnictwa Medfarm. Prometeusz też był z Medfarmu. I jest to atlas o tyle ciekawy, że są te obrazki anatomiczne, fajnie, możesz się z tego anatomii nauczyć, jest masa opisowych treści. Tak, bo to jest nawet atlas anatomii klinicznej. Tak. Jest troszeczkę jakby wyższy poziom, nie? Jest wyższy poziom, ale to też mógł być dla kogoś pierwszy atlas, bo tam też są, mógłby wiesz, być. Jakby to wszystko, wszystko tam jest. Tak. Jest dwutomowy, jest podział na górną część, a dolną część ciała. Jest masa kliniki, jest masa różnych ciekawostek takich, kurde, znowu tak. Klinicznych, no, tak? Nazwijmy to, nie? Czyli po prostu gdzieś tam masz kończynę dolną, przechodzisz sobie przez poszczególne gdzieś tam jej elementy i od razu masz do tego na przykład to, a tutaj to może być skręcenie, złamanie. Najczęstsze zabiegi operacyjne, które się gdzieś tam akurat robi w tej okolicy, czy jak się nie chce robi i tak dalej, więc takie powiedzmy nie zawsze stricte dla nas, ale fajnie jest mieć pojęcie, o co tutaj chodzi, no bo jak przychodzą do nas pacjenci, którzy są po jakichś zabiegach powiedzmy, no to po prostu mamy już jakieś rozeznanie w tym wszystkim. Nawet jeśli to nie my przeprowadzamy takie zabiegi. To może być fajny atlas nawet do nauki na studiach, dlatego że spełnia on często od razu funkcję atlasu, funkcję potężnika do ortopedii częściowo można powiedzieć, bo tam jest masa właśnie różnych rodzajów złamań, właśnie zabiegów operacyjnych, więc to się może przydać. No i jednocześnie przydaje się w pracy z pacjentami, bo po prostu ludzie przychodzą nas po prostu z problemami klinicznymi, tak? I my musimy wiedzieć mniej więcej, co to jest, a później wiedzieć, skąd to wynika i jak teoretycznie to leczyć. Więc Atlas Mura, bardzo fajna sprawa. Niestety nie mamy go przy sobie, bo nie wiemy, gdzie jest. Były dwa tomy. Ja widziałem go tu jakiś czas temu. Widziałem go też jeszcze wcześniej u siebie w mieszkaniu, ale dobra, musimy tutaj dopytać się, bo prawdopodobnie ktoś go sobie na chwilę pożyczył. Ale pewnie gdzieś jest. Dobra, numer 3. Numer 3 to jest anatomia funkcjonalna stawów Kapanji.
A my ją mamy ją tutaj? Też? Nie mamy też A, jej to tutaj. Też jest ta, której nie mamy. To też jest ta, no dobra. To druga książka, której nie mamy. Resztę już będzie mieli. I coś ciekawe, nie mamy żadnego z trzech tomów. Nie, one, będzie jeszcze jedna, której też nie mamy. One były, te trzy tomy tutaj, co jest bardzo interesujące. Jest szansa, że jeden, ostatnio jak mieliśmy Neurokolano, to ja jeden pożyczałem. Kończynę dolną. Jest taka możliwość, no nie, jakby nie wykluczam tego. Natomiast ja z Kapanji mam bardzo fajne przejścia. Jest oczywiście stricte, nawet nie wiem, czy to jest anatomia. To jest bardziej biomechaniczny atlas, tak? Słuchaj, jedna w ogóle z takich twoich pierwszych książek, nie? Wiesz co, niekoniecznie chyba, no. Ale co ja jakby wiem, jakby to było ciekawe, bo ta książka wyszła wtedy, kiedy ja byłem na studiach i strasznie się ludzie jarali. Wszędzie, gdzie byliśmy, że Anatas Kapandziego, Kapandziego, Kapandziego. I ja mówię, kupię go. Trzeba mieć, jak tak mówię. No dobra, wszyscy mówią o tym Kapandzi, 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 a rzeczywiście powiedzmy, że miałem gdzieś tam z tej biomechaniki jakieś takie tyły, bo ona była mega kiepska u nas na studiach, więc kupiłem sobie tego Kapandziego, otwieram go i mówię, what? W ogóle jak to wygląda, jakby dziecko to malowało? To ona takie bardzo śmieszne poglądowe rysunki, które są takie, no... Nie są specjalnie skomplikowane, ale bardzo dobrze oddają to, jak te zestawy funkcjonują. Oczywiście jest taka, wiecie, klasyczna biomechanika. Nie jest uwzględnione tam po prostu cała hemodynamika, tak? Tutaj ciśnienie wewnątrz konkretnych jam ciała i tak dalej. Stąd jest to w tym momencie, już wiemy, że biomechanika to jest trochę więcej niż stricte mięśnie i więzadło oddziałujące na stawy, ale jest to dobry atlas, który nam jest w stanie zobrazować to, jakie mięśnie mają konkretny wpływ, jakie funkcje tam odgrywają, jak w ogóle działa stabilizacja bierna, czynna. Bardzo spoko, ten atlas przewertowałem kilka razy wzdłuż i wszerz i rzeczywiście jest sporo fajnych smaczków w tym atlasie. No nie wiem, czy takich nowinek, chociaż atlas nie jest specjalnie stary, on ma z 10 lat prawdopodobnie, no chyba, że była też starsza wersja, nie jestem tego pewien w tym momencie, ale ta wersja, którą mam, no to rzeczywiście ona jest tak... No ja pamiętam właśnie, że on był często wspominany w studiach i był atlas, który wtedy wychodził. Więc fajnie i natomiast Kapandzi ten atlas stworzył no to już dawno temu. Ale tą wersję, którą teraz mam. Więc ogólnie polecamy sobie anatomię funkcjonalną stawów Kapandziego z wydawnictwa Elsevier. Temat numer 4. O, to jest książka, ty się Maciek nią podniecasz cały czas. Ja też lubię tą książkę. Wielokrotnie sobie z niej korzystałem do tworzenia różnych wpisów i do stworzenia w ogóle kursu terapii nerwomięśniowej. Przydawała się wielokrotnie. Dobra. I cóż to jest? Numer 1. Mój. Fizjologia człowieka, zintegrowane podejście. Czyli absolutnie taka biblia tego, co się dzieje w naszym organizmie w środku. Na co czasami nam się wydaje, że nie mamy specjalnie wpływu, a tak naprawdę się okazuje, że wszystko, co my robimy właściwie, to jest działanie fizjologiczne. Więc no, bardzo fajnie rozpisane i mi takiego podręcznika bardzo brakowało na studiach, bo te, które były, to ciężko było się strasznie przez nie przekopać. Po pierwsze, mało obrazków. Mówię o tamtych książkach. Mało obrazków. No fizjologia choćby, to był chyba Traczek? Tak, chyba niepopularna taka. I Ganong. Nawet tak. Ganonga jeszcze mamy na półce. I też nie mogłem przez niego jakoś w ogóle przebrnąć. No a tutaj tak, dużo fajnych obrazków, dużo fajnych porównań, dosyć prosto wszystko opisane, są schematy, są zawsze powtórki po każdym rozdziale, jest nawet zanim się zacznie jakiś rozdział, to pytania z poprzednich rozdziałów, które mogą ci gdzieś tam uświadomić luki, które mogłyby sprawić, że ten rozdział ci jakoś tam niespecjalnie pójdzie, no więc naprawdę kapitalna sprawa. Tak, bardzo fajny, można uczyć. Ładnie wydany ten atlas jest, no, znaczy atlas, książka, też wielka locha de facto. Jakby ktoś chciał przeczytać tak oddechy do dechy, no to po prostu to są miesiące. Jak nie dłużej, no nie? No tak. I znaczy jednocześnie przeczytał i zrozumiał, bo to też jest druga wersja. A w ogóle jeśli chodzi o przeczytanie, zrozumienie i wdrożenie do swojej pracy, no to są lata. Naprawdę masa wiedzy, jeżeli nie macie pomysłów na posty facebookowo-instagramowe, to ta książka wam zapewni nieograniczone możliwości tworzenia. Do końca bardzo dużo, świata. Do końca świata. Bardzo dużo fajnych rzeczy. Także fizjologia fizjologia człowieka, zintegrowane podejście wydawnictwa PZWL. Tak. Dobra. Kolejny temat, słuchajcie, wychodzimy, bo to był taki basic, czyli byliśmy na anatomii klinicznej i fizjologii. Teraz wchodzimy sobie w troszeczkę inne tematy i temat numer 5, czyli
Myers i taśmy anatomiczne. Taśmy anatomiczne gdzieś tutaj są, tutaj są. Mam je przy sobie. To jest akurat nowe wydanie. Mamy chyba też gdzieś stare wydanie. Ja miałem stare wydanie, swojego wydania nie sprzedałem. Gdzieś powinno być. Okay. Ale wiadomo, no nie? Ja swoje gdzieś tam upłynniłem. To jest twoje? Nie. Tak. A może to jest twoje wydanie. Tak. Bo ja starego się pozbyłem i kupiłem nowe. O. Tak, a bo tutaj był jakiś nowy rozdział jeszcze, tylko nie pamiętam który, ale był jakiś nowy rozdział, no nie? Jak jedna taśma. Jakaś taśma doszła, no? Jedna, no. Pewnie ostatnia, a może i nie. Dobra, nie będę teraz... Ja już też nie chcę wymyślać. Nie jestem zgodowy. No wiem, że po prostu, no bo wiesz, tak. Ja już tej starej książki nie znam, tak? Bo już jak coś przygotowujemy, coś robimy, to sobie wchodzimy w tą książkę nową. Ja już teraz nową. Też do niej jakoś tam specjalnie nie wracam, bo ona właśnie... Dlaczego ona jest fajna? Bo ona była fajna, jak zaczynaliśmy swoją pracę. Jak mieliśmy takie lokalne podejście, takiego jakiego się gdzieś tam uczyliśmy na studiach czy na jakichś pierwszych szkoleniach i później nagle się okazało, że otworzyłem sobie tą książkę i tak idę przez nią i tak myślę sobie, Kyrie eleison, co ja w ogóle robię, nie? Przecież tu jest, się okazuje, że na czepiec ścięgnisty w ogóle może wpływać moja stopa. Mm-hmm. I wiesz, jest taki tak. Explosion. I nawet nie o to chodzi, żeby się tam przywiązywać do tego, która taśma zawsze jest którą. One oczywiście moim zdaniem są całkiem sensowne, ale nawet jakby sam aspekt tego rozszerzenia takiego naszego pola widzenia i pod kątem oceny postawy ciała, trochę jakby samego ruchu, no to jedna z takich książek, która sprawiła, że nagle zrobiłem bardzo duży krok do przodu. Mhm. Znaczy wiesz co, te momenty, kiedy my się tym interesowaliśmy, to też były te momenty, kiedy w ogóle szkolenia z anatomii tenet wchodziły do Polski. I ta książka się wydała po polsku i to był też taki boom właśnie w tym momencie, wiesz, na powięź, na kurs z powięzi i na właśnie całą tę segregację. Więc rzeczywiście, jeżeli jesteście osobami początkującymi albo dopiero wchodzicie w temat pracy z ludzkim ciałem manualnym albo też treningowym, bo tutaj też jest tak naprawdę, bo tak, powiem wam tytuł, to są meridiany mięśniowo-powięziowe dla terapeutów manualnych i specjalistów leczenia ruchem. Tak, bo to jest dla osób, które po prostu manualnie leczą ruchem, więc jeżeli chcecie znać takie fajne różne połączenia, powiązania różnych struktur anatomicznych, no to jest pewnego rodzaju ona odpowiedzią. Oczywiście jest dużo uproszczona, Myersowi wielokrotnie zarzucano, że on sobie wymyślił, bo każdy sobie może taśmę stworzyć, wystarczy, że sobie wypreparujesz jakby odpowiednio tutaj te powięzie z zwłok i tak dalej, z ciał i możesz te taśmy tworzyć. Część rzeczywiście tej taśmy jest taka, do tej pory uważa się mocno kontrowersyjna, fikcyjna, no ale oczywiście część oczywiście bardzo fajnie się sprawdza, natomiast co by nie mówić, książka jest ładnie wydana, ma super obrazki, rzeczywiście może bardzo mocno rozszerzyć twoje leczenie terapeutyczne, jeżeli myślisz w kategoriach dalej leczenia lokalnego, tak? To jest pierwsze takie uderzenie w policzek, w sytuacji, kiedy po prostu przychodzi ci pacjent z bólem biodra, niepółrazowym, ty zaczynasz po prostu maltretować te biodra. To tutaj jest i taki się pierwszy, nie udaje w dodatku. Pierwszy chlast w twarz, albo udaje, dzisiaj pacjenta zaczyna boleć coś innego, nie? Okej. Okay. To wtedy dostajesz tu strzała od tej książki, że hej, może by popatrzeć na ciało bardziej, na pacjenta bardziej globalnie tak? Mm-hmm. Więc tutaj pierwsze, to był też chyba mój takie pierwsze wejście w tematy tensegracji, tak? Bo jak ja się uczę masażu tlenomokich, to ta książka też właśnie wtedy wchodziła na rynek. Te wydanie widziałem, że jest z 2014 roku. Przyznam się, że te jeszcze starsze, z takim niebieskim lutkiem na początku, nie wiem z którego roku było, ale to też taki początek naszej pracy. Kilka lat więcej mogło mieć, ze 3-4 lata pewnie. Też tak mi się wydaje, no. Ale tu nie będziemy strzelać, jakby to nie jest aż tak istotne, tak? Ważne jest to, że te książki trzeba mieć albo nie wiem, pożyczyć czytać. Je, albo przynajmniej pożyczyć, tak? Mieć skądkolwiek. A tą książkę nawet, jakby komuś się bardzo mocno nie chciało czytać, to chociażby sobie obrazki poglądał i te tabelki dokładnie, poczytał. Naprawdę to, jest spoko. To już dużo daje, nie? Tak, tu w ogóle są mega te obrazki, bardzo ciekawie przedstawione to jest wszystko. A jak jeszcze weźmie obrazki, te tabelki po każdej taśmie, czyli co z czym się łączy i tam są takie struktury kostne plus miękkie i kostne, które tworzą całą tą taśmę, no to już rzeczywiście może dać fajne rozkminy terapeutyczne. Dobra. To jest. Numer 6. O Boże. To locha, ta straszna locha. Dobra, to jest prawdziwy cielak wśród książek terapeutycznych. Diagnoza różnicowa dla fizjoterapeutów. Powiedz mi, ile ona ma stron. Jakbyś ciekawa, nie? Dobra, nie wiem. Z indeksem 880. Dobra, tam 890 niech będzie.
Jak z moim typem czytania książek specjalistycznych, to wyceniam to na 2 lata nauki. No tak, tak, tak. Ja w ogóle się przyznaję, bez bicia, nie udało mi się jej całej przeczytać do dziś. Nie, wiesz co, ja na przykład... Zabrakło mi trochę weny. Miałem tak, że kilka razy do niej wracałem i ja jeszcze będę do niej wracał. Nadal mam to gdzieś tam z tyłu głowy. Ale tego się nie da wyryć na blachę. Nie, bo ona w ogóle, wiesz co, ona nawet powinna być nie tylko dla fizjoterapeutów. Ona po prostu nawet, moim zdaniem, mogłaby być dla wszystkich profesjonalistów zajmujących się zdrowiem, bo to jest tak dużo case'ów, tak dużo zasad, tak dużo fizjologii, tak dużo testów sprawdzających wiedzę, no że po prostu... Nie, ona jest wielka, ja będę miał do niej takie podejście, wiesz co, ja do niej podchodzę sobie, na przykład jak rozpisuję sobie, robię cokolwiek, jakimś problemem klinicznym, to sobie do niej po prostu zaglądam, tam jakieś foteczki sobie robię z niej i sobie później je przeglądam, bo wiesz co, to nawet, to nie jest książka do czytania, to są książki do korzystania, tak, czyli po prostu masz chęć nabycia informacji w związku z jakimś obszarem ciała, z jakimś problemem i sobie zaglądasz, tak, tak samo do atlasu. Tak samo do tego, tak samo wiesz, jakbyś się chciał nauczyć anatomii na pamięć i znać ją zawsze już, no to. To jest to prawie niewykonalne, no nie? Natomiast oczywiście możesz ją kojarzyć lepiej bądź gorzej, ale zarówno z diagnostyką różnicową dla fizjoterapeutów, jak i na przykład z anatomią, to jest tak, że zawsze może ktoś cię zagiąć, bo no nie jesteś w stanie pamiętać wszystkiego, no nie? A on wczoraj to czytał. A on wczoraj to czytał, dokładnie tak. A ty 2 tygodnie temu. No i jest to pewien problem, ale jest to książka do korzystania. Tym bardziej, moim zdaniem, jest ważna w aktualnych czasach, dlatego że teoretycznie teraz fizjoterapeuci promowani są jako specjaliści często pierwszy kontaktu, czyli boli cię noga, boli cię ręka, boli cię klatka piersiowa. Idziesz i do fizjoterapeuty, szkoda czasu lekarza, a jeszcze teraz wiesz, może zarazić się. Lekarze często niechętnie przyjmują cię, bo mają inne rzeczy na głowie w tym momencie, wiadomo jak jest aktualnie. Stąd będzie tak się zdarzało, że pacjenci, którzy nie mają problemu narządu ruchu, tylko mają inne problemy, tak, trzewne, jakieś powiedzmy nowotworowe, krążeniowe, będą przychodzić, bo niestety te wszystkie problemy mogą rzutować na narząd ruchu i możemy odczuwać bóle barków, klatki piersiowej, mając jednocześnie kompletnie inne problemy zdrowotne. Stąd jeżeli chcemy pracować bezpiecznie, no to taka różnicówka powinna być ok. I zawsze po prostu otwarta głowa. Ja do tej książki troszkę z niej się przygotowałem, jak byliśmy przed kursem diagnostyki różnicowej i po kursie, jeżeli tam chciałem kilka rzeczy sobie w głowie ułożyć, to też kilka razy do tej książki zajrzałem sobie. Natomiast przyznam, że rzeczywiście od jakichś pewnie 2-3 lat nie miałem jej w ręku teraz. Ale na pewno będę sobie do niej jeszcze zaglądał. Natomiast jest to książka, którą po prostu warto mieć. Tak. No i dokładnie. Tak jak wspomniałeś, nie trzeba jej tam całej od razu wertować, ale nawet jak nas interesuje jakiś jeden obszar, to można sobie po prostu do niego jak do takiego poradnika, powiedzmy. Wydawnictwo DB Publishing, diagnostyka różnicowa dla fizjoterapeutów. Czy ona w ogóle teraz jest dostępna? Myślę, że tak, tylko po prostu jest w nowej wersji. Bo były momenty, że nie można było kupić, no nie? Między innymi... Nawet wydaje mi się, że się przyczyniliśmy troszeczkę do tego. Mogliśmy się do tego trochę przyczynić, bo mówiliśmy o tej książce w pewnym momencie sporo, jak rzeczywiście była w naszych rękach częściej, ale chyba teraz można. Tak, jest chyba albo kolejna edycja, albo po prostu jakieś odświeżone wydanie, nie? Dobra, okej. Lecimy do kolejnej opcji, czyli w tym momencie lecimy sobie do opcji siódmej. Siódmeczka, Atlas Fizjologii po więzi mięśniowej Steko. Dobra, akurat mamy tutaj wersję tylko angielską, bo przyznaję się, że polską wyprowadziłem do domu, bo trochę się tam z nią próbowałem zapoznać. No oczywiście tak, znowu nie to, żebym był... Fanem Steko? Fanem Steko. Bo po prostu jakby nigdy robotę. Się... Tak. Więc absolutnie o co tutaj chodzi? Myślę, że akurat w odróżnieniu od pozostałych książek Steko, ta jest trochę inna, bo tamte wymagają dobrej znajomości nomenklatury, jakby samej metody. Znaczy tamte, moim zdaniem, książki są podręcznikami niemalże. Do szkolenia. Do szkolenia Steko, no nie? Więc teoretycznie albo możesz sobie te książki na początku przeglądać i stwierdzić, niespecjalnie dużo rozumiem, idę na kurs, albo po kursie chcesz sobie tą wiedzę, wiesz, oprócz skryptu przyswoić i te książki sobie przeglądasz, no nie? Dokładnie. Bo rzeczywiście jest to trudne, jeżeli nie ma się znajomości podstaw tej metody. My wiemy o niej tyle, o ile, no nie? Jakby być może, ja się tak zastanawiam, czy na przykład
Teraz akurat nie widzę tego w swojej praktyce gabinetowej, ale może bym się tym kursem zainteresował za rok. Zobaczę jeszcze. Jakby tak. Gdzieś tam z tyłu głowy miałem, żeby się na manipulację powinien wybrać. No. Nie wiem, czy ona jakoś tak bardzo mocno zmieni moje podejście terapeutyczne, bo wątpię, żebym po prostu pracował tak, a nie inaczej. Tam mi się w tej metodzie nie podoba często to, że założenia są takie. Nie wiem do końca, czy to jest prawda, czy nie, no nie, ale założenia są takie, że jest głoszone mocno, co może widać też na grupie terapeutów z tego, na której się znajduję, pod kątem, że sobie podglądam, oni tam czasem jakieś fajne case'y wrzucają i tak dalej. Raczej myślę, że jak coś, to jestem osobą, która mimo tego, że kursu nie zrobiła, to raczej jest napędzaczem na to szkolenie, bo jest to no chyba najlepsze szkolenie powięziowe, można powiedzieć, aktualnie na rynku. Na pewno bardzo tak dobrze badana metoda cały czas. Nie? Tak, więc jakby ktoś się zastanawiał, czy na przykład zrobić, nie wiem, taśmy anatomiczne, czy FDM, czy FM, no to raczej FM myślę, że tutaj wychodzi na plus. Na pewno. Natomiast tak. Tam jest tak, że albo leczysz tylko nią, albo wcale. Trochę tak. To mi się nie podoba specjalnie, bo czuję, że bym tam wykluczony, nie? Że od razu bym był zlinczowany, że po co to jest inny kurs, jest tego, jak chcesz pracować ją jako dodatkiem do swojej terapii, no nie? I pewnie by był bity. Tym bardziej, jak na przykład są takie informacje, że jak ludzie poszukują terapeutów manipulacji powięzi, to jest napisane, że poszukuję terapeuty po levelu trzecim, który pracuje tylko z tego. Z naciskiem to było tylko, jest prawie drukowane, takie wiesz, czerwone, podkreślone tak, z interlinią. Żeby ktoś przypadkiem nie wyjechał z czymś innym. Tak, że on pracuje z tego i nie tylko. Wtedy po prostu nie nadajesz się, jakby nie zasłużyłeś na taką pracę. Tak. No dobra. Ale wracając jakby do samej książki, co jest w niej naprawdę fajnego? Bardzo mocno podkreślony jest tutaj ten aspekt, że nasze mięśnie działają zupełnie inaczej niż nam się wydaje. Czyli one jakby działają w pewnego rodzaju sekwencjach i że one są faktycznie sterowane przede wszystkim przez układ nerwowy, który nie myśli w kategoriach pojedynczego mięśnia, a raczej użycia konkretnego ruchu. Więc zupełnie zmienia taki obraz, który może jeszcze gdzieś tam nam zostaje na przykład po studiach, że tutaj mam taki mięsień, on wywołuje taką i taką akcję, więc jeśli mój pacjent robi taki ruch, no to znaczy, że to jest problem z tym i tym mięśniem, nie? Więc tutaj jakby zupełnie jest, znaczy my już wiemy, jest że tak odwrócone nie jest. To. Tak. Ja wiem, że my wiemy, ale myślę, że okay. Nadal dużo osób tak. W ten sposób jakby zupełnie nie myśli. No bo po prostu to jest taki troszeczkę błąd systemowy, więc tutaj jakby rodzinka Steko obiera to wszystko tak doszczętnie, zmienia to myślenie i bardzo fajnie łączy tą neurofizjologię z tym kontekstem powięziowym, co znowu nie jest takie specjalnie częste, bo w innych publikacjach rzadziej się z tym spotykałem, żeby ktoś tak stawiał duży nacisk na to, że neuro i powięź to jest jakby jedna nierozerwalna całość, a tutaj to jest bardzo fajnie podkreślone i to mi się podobało. Plus dużo ładnych obrazków sekcyjnych. Teraz aktualnie wydaje mi się, że tutaj Steko jest przede wszystkim znane z tego, że oprócz mają metodę, która jest bardzo mocno badana i rozwija się bardzo dynamicznie, to jednocześnie no, wykonują sekcje na świeżych, niebalsamowanych ciałach, co pokazuje rzeczywiście, jak ten układ mięśniowo-powięziowy działa stricte. To jest fajne. Myślę, że dużo dorzucają się bardzo do aktualnego rozwoju terapii manualnej w ogóle, tak? Bo teraz terapia manualna też jakby troszeczkę wygląda już inaczej. Nie chcę mówić, że po prostu takie stare kursy terapii manualnej się jakoś zmienią pod kątem tego z tego, ale te, które się aktualnie gdzieś tam tworzą, to jest ta komponenta powięziowa mocno uwzględniana no, dzięki przy badaniu jakby rodziny z tego. Dobra. Numer 8. O, to jest znowu temat dla ciebie. W ogóle co tam na razie masz swoje dwa jeszcze tutaj tematy. Aha, bo, no tak. Tak, czyli jak numer tak 8, wyszło. Czyli książka pod tytułem... Książka pod tytułem Trauma and Osteopathic Approach Barala. No też bardzo fajna książka. Ja ją sobie zakupiłem przed szkoleniem. Dokładnie o tej samej tematyce i... No tak, i faktycznie ją sobie tak bardzo solidnie przestudiowałem, dwa razy ją przeczytałem, zrobiłem sobie do niej naprawdę tonę notatek i co mi się w niej spodobało, bo znowu ona tutaj jakby była zalecana jako taka książka, podręcznik do szkolenia. I faktycznie w drugiej części tej książki jest dosyć dużo różnego rodzaju metod badania manualnego i technik terapeutycznych, które jest bardzo ciężko z samej książki wyciągnąć.
Niektóre są łatwiejsze, ale dużo jest naprawdę takich trudnych technik, bo w ogóle jakby tutaj same szkolenia właśnie baralowskie są takim mocno technicznym warsztatem. Nie? Więc w książce było dużo, dużo więcej takich informacji dookoła tego wszystkiego, czyli na przykład przede wszystkim, bo co tutaj, o co chodzi w słowie trauma? Dużo osób, jak widzi tą książkę, to na początku myśli, że to chodzi o traumę taką psychiczną i psychosomatykę. Bardzo mało było na temat psychosomatyki zarówno na szkoleniach, jak i w tej książce. Trauma raczej po prostu jako tłumaczenie na polski słowa uraz. Chodzi o urazy czaszkowe, o urazy takie mechaniczne na przebiegu na przykład wypadków komunikacyjnych, bo tutaj bardzo, bardzo dużo jest akurat informacji na ten temat, więc zarówno taka mechanika urazu, co dzieje się na poziomie jakby układu takiego mięśniowo-szkieletowego, ale też na poziomie układu naczyniowego, trzewnego i bardzo, bardzo fajnie to jest napisane. No niestety nie doczekała się polskiego wydania, ale jest takim prostym angielskim pisane. Więc tam ewentualnie jakiś Google Translator trzeba przy sobie mieć i niektóre słówka sobie sprawdzić, ale sam z niej bardzo, bardzo dużo wyniosłem. Właśnie zarówno pod kątem badania, ale też jakby zrozumienia całości. Same techniki przyznaję, że bardzo mało mi się przydają z tego, co tam się nauczyłem. Raczej ich nie robię, ale jakby sama ta część fizjologiczno-mechaniczna była absolutnie super, także też mogę jakby zupełnie śmiało polecić. Ale to jest taki standard, gdzie zarówno w książkach, jak i w kursach na początku jest tak, że szukasz książek, które są stricte techniczne i pokazują, jak coś zrobić, tak, gdzie chwycić, jak pociągnąć, w którym kierunku, a później już jakby masz swoje narzędzia, które tobie w ręce leżą dobrze, no i potrzebujesz jakby takich ustalenia, dlaczego to robić, skąd to się w ogóle wzięło, po co ja mam w ogóle to wykonywać i potrzebujesz po prostu dużo teorii. Stąd na początku jest taka mocna fascynacja książkami typu techniki takie, masaż taki, tutaj ćwiczenia takie, a później okazuje się, że okej, dobra, tu już wiem, że to działa, ale kiedy, dokładnie, co wykonywać, po co, dlaczego, jak, no to stąd znowu albo sobie właśnie powrót do anatomii, fizjologii, biomechaniki, albo właśnie potrzebujesz takich właśnie gdzieś tam książek, jak choćby tutaj konkretne zagadnienia, tak, omówienia, tak jak tutaj właśnie powiedziałeś w przypadku Trauma and Osteopathic Approach, gdzie jest temat choćby omówiony dokładnie, wypadku mikrofonicznego, co się dzieje, jakie siły oddziałują i tak dalej, na to wszystko. Dobra, więc tutaj mamy załatwione. No niestety po polsku tej książki nie ma, ale na szczęście kolejna tego samego autora jest. Dokładnie. Niestety nie mamy jej przy sobie, bo Maciek znowu ją zabrał do domu. Tak. Jest to numer 9. Okej. No właśnie nawet udało mi się, bo to jest, ona jest na tłumaczeniu polskim stosunkowo krótko. Myślę, że około roku. Czy nawet Marcin S. ją tutaj miał redakcję tej książki w Medfarmie? Nie wiem. Nie, chyba nie. Nie? Nie. Okej. Nie. Nie, dobra. Na pewno nie, bo już wiem, co. Ja zazwyczaj znowu czytam te wstępy do książek, ale w każdym razie, no znowu, jako że ten sam autor, to dosyć podobny tok myślenia, ale tym razem skupiający się raczej na tym, co się dzieje i mechanicznie, i anatomicznie, i fizjologicznie na poziomie klatki piersiowej. Czy dosyć. Okej. Dosyć dużo takich anatomicznych rozkmin, bardzo fajnie porozrysowywane są więzadła, na których wszystko w klatce piersiowej wisi. Nawet bardziej szczegółowo niż w atlasach na przykład typu Prometeusz, nie? Gdzie tam często mamy po prostu jakieś jedno więzadło albo po prostu zaznaczone, widzimy, że tam jest jakaś błona albo nawet jej nie ma. Tutaj jest i dosyć dużo takich rozkmin, co na co może wpływać, że w momencie, kiedy pacjent ma dysfunkcję taką i taką, zachowuje się w taki i taki sposób, no to, że na przykład warto sobie sprawdzić ten i ten obszar, bo tam prawdopodobnie znajdziemy jakąś tam, powiedzmy, nie wiem, tkliwość, zwiększone napięcie i tak dalej, i dlaczego akurat tak jest. Okay. Więc pod kątem właśnie takiej rozkminy bardzo fajna pozycja. Tak, nie wiem, czy powiedzieliśmy tytuł tej książki w tym momencie, czy on pada dokładnie, to jest klatka piersiowa w ujęciu osteopatycznym, tak? Tak jak mówiliśmy, tutaj te zagadnienia są ogólnoterapeutyczne, stąd
jakby fajnie sobie te książki ostopatyczne wziąć. Znaczy tak, po pierwsze, dlaczego tak jest? Po pierwsze, rzeczywiście ostopaci tak pracują. Po drugie, słowo ostopatyczne jest teraz może trochę mniej, ale by znaczy, tak znaczy było autor bardzo... Autor też jest osteopatą, ale, nie? Ale mówię, nie, Barala, no Baral jest osteopatą tak, jednocześnie tak. Jednym z popularniejszych na świecie, tak? No, dokładnie. Dlatego, że jest super płodnym autorem szkoleń i książek, który wyprodukował masę. Nawet nie wiem ile, ale sporo. Całą masę. Myślę, no i filmów DVD tego po prostu z Baralem jest bardzo dużo. On też jest taki trochę kontrowersyjny osteopatą, no nie? Mhm. Bo nawet osteopaci są podzieleni na tych, którzy tak, Baral w ogóle, wow, super, idziemy za nim. No i tacy, którzy po prostu tak patrzą na niego i... No i dzban. No niby fajnie, ale jest dzbanem, no nie? No tak. Tak, więc... Tak. Gość jest już trochę starszy, także można mu dużo rzeczy po prostu wybaczyć. No dokładnie, no moim zdaniem jest super doświadczonym specem, no nie? Dokładnie. Jak my będziemy mieli tyle czasu, może też wyprodukujemy tyle książek jak on, nie wiadomo, aczkolwiek teraz... No na razie pisanie idzie nam świetnie, także jesteśmy na dobrej drodze. No ale to wiesz, no po prostu mamy inne zainteresowania na razie, no nie? Okazuje się, że po prostu no, wykorzystujemy to, w czym na dzień dzisiejszy jesteśmy dobrzy i nam to wychodzi, tak? Czyli po prostu tworzenie materiałów, wideo, audio, więc tak to wygląda. Natomiast no osteopatia też się nawet nieźle sprzedaje na dzień dzisiejszy, nie? No tak. I z racji tego, że dość holistycznie patrzy na ciało człowieka, no to interesują się nią inni specjaliści, tak? Mhm. Zakładam, że i część lekarzy, i fizjoterapeutów, i masażystów, tak. I trenerów, tak? Bo jest w stanie odpowiedzieć na kilka pytań. Wiesz co, zrobiłem w ogóle mały fuck up z punktem 10, bo ty wrzuciłeś to, a myślałem, że tego nie wrzuciłeś tego i wrzuciłem tamto. Ale de facto jest to pewnego rodzaju podobne. Chociaż tak. To jest lepsze. To jest lepsze. Słuchajcie, teraz tak, to damy wam takim razie... dlatego, że autor jest... Znaczy, a w ogóle autorzy są ci sami. Tak, i ta książka jest starsza. I teraz tak, dobra, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. Słuchajcie, macie książkę Przewodnik po osteopatii wisceralnej. Mega spoko książka pod kątem oczywiście problemów trzewnych, ale też... fizjologii de facto poszczególnych narządów trzewnych, patofizjologii narządów trzewnych i technik wykonywanych właśnie w obrębie jamy brzusznej i nie tylko. Bardzo fajna książka, dwutomowa. Tu jest tom drugi, tom pierwszy chyba gdzieś tam też jest. Nie ma. Elegancko, a szkoda, bo chciałem go wziąć dzisiaj. Nie ma go i nie wiesz, gdzie jest. Wiem, u mnie w domu. U ciebie w domu jest, okej. Okay. Bo pierwszy tom, co było w pierwszym tomie dokładnie? Powiedz mi tam jeszcze. A tutaj masz nawet wymienione CS. Wiesz tak. Co, na początku tam akurat wziąłem go teraz do domu, bo przygotowywałem sobie też taką preskę z neurofizjologii po prostu trzewi. I tam jest całkiem sporo fajnych i odniesień do badań. I sobie coś tam z tym robiłem. A nie, dobrze, to ja chciałem wziąć drugi tom, wiesz? A no to w ogóle fajnie. Chciałem wziąć drugi tom, no nie? Czyli po prostu zacznę tutaj przeglądać do strony 375, śledziony, nie. W ogóle mnie ostatnio, wiesz, interesuje bardziej, dodaję na przykład to 509, to nie? Ale 481 pęcherz moczowy też by było spoko. No i w sumie 463 nerki, moczowody, w sumie to jakby się łączy ze sobą, więc ja w sumie na razie chcę ten tom, więc tom drugi, Przewodnik po terapii osteopatii wisceralnej. I słuchajcie, też jest taka książka, czyli w sumie można powiedzieć, że mamy tutaj top 11 książek, czyli po prostu techniki osteopatyczne. Bardziej już książka narzędziowa. Pierwsza była z Medfarmu, Przewodnik po osteopatii wisceralnej. Druga jest z Elseviera i tu jest trzytomowy zestawik i tutaj jest już nie tylko układ cylinder brzuszny i narządy trzewne, ale po prostu wszystko. Tak, praca z ciałem. Fajnie, bo można się zainspirować. De facto jakby praca techniczna, osteopatyczna, na przykład na kości udowej, na podudziu, nie jakoś się wybitnie różni od pracy terapeutów manualnych, którzy pracują z tkankami miękkimi. Aczkolwiek dobra, zaraz pewnie będę zbiczowany, że wiesz, oni uwzględniają w ogóle całości, wiesz, niektórzy po prostu pracują z łydką myśli i łydce, a inni pracują z łydką myśli w całym ciele, tak? No tak. Tutaj ruch narządów, płyn mózgowrodzeniowy. No tak, ale okej, czyli możemy po prostu powiedzieć, że jeśli chodzi o model myślenia, to on się może różnić, nie? Znaczy ja myślę, że tak. Tak, znowu ja mam jakieś takie ostatnio rozkminy, że jeśli chodzi o jakąś technikę, to już tam po prostu mniejsza o to, nie? Po prostu jak czasami nadal może być tak, że robisz coś 10 lat, a są momenty, gdzie no po prostu trzeba kogoś złapać za okolice stawu i go po prostu tam dobrze ściurać, zmobilizować i jest po prostu tak ale samo możesz, dobrze zrobiona robota, nie? Możesz ale oczywiście ciągnąć... ja w tym momencie mogę myśleć o innych rzeczach.
Wiesz, bo w sensie, akcja jest taka, możesz ściągnąć zestaw skokowy, myśląc o zestawie skokowym i robić zestaw skokowy, a możesz ściągnąć zestaw skokowy, myśląc w tym momencie o pęcherzu i może coś innego wtedy się potoczy, no nie? Tak jak jest. Znaczy tak, ja myślę, że oczywiście teraz ktoś powie, nie da się nauczyć terapii z książek. Ja się w tym zgadzam w 100%, no nie? Dlatego, że jeśli po prostu ktoś jest na razie jeszcze na początku drogi terapeutycznej albo czegoś tam po drodze nie ogarnął specjalnie, to na początku oczywiście ktoś musi ci trzymać za rękę, twoją rękę wziąć, pokazać, że o tu jest tak, tu jest źle i wtedy, ale jak już wiesz mniej więcej o co chodzi i masz powiedzmy całkiem fajne techniki terapeutyczne, ta twoja palpacja jest nie najgorsza, wiesz gdzie konkretne struktury leżą, jaką funkcję spełniają, jak pacjenta badać i chcesz po prostu mieć trochę większy zestaw technik. Chcesz trochę się pewnie poruszać po swojej skrzynce z narzędziami, to taka książka, nawet jakby przeczytał, to oczywiście fizjoterapeuta albo masażysta, to on w żaden sposób nie stanie się osteopatą. To w ogóle jest wykluczone, nie. Bo to trzeba cały tok myślenia zmienić. Dokładnie. I do tego potrzebny jest po prostu taki studia osteopatyczne, które de facto są studiami podyplomowymi albo kursem długim po prostu. W Polsce tak to wygląda, ale po prostu będzie na pewno lepszym masażystą i lepszym fizjoterapeutą, bądź lepszym terapeutą manualnym. I o to chodzi, tak? Jasne. Więc żebyśmy się rozumieli, żeby nie było tak, że my zachęcamy teraz ludzi, żeby czytali książki osteopatyczne i będą osteopatami. Nic na rzeczy, dokładnie. Tak, ale no znowu, tak jakby jeszcze bym podkreślił to, o czym mówiłem wcześniej, że ja na przykład z tej książki dużo się dowiedziałem, przygotowując się do szkolenia. Mhm. I ja już po prostu zauważyłem na szkoleniu, że byłem na trochę innym poziomie, niż gdybym po prostu to olał, nie przygotowałbym się do tego, nie przeczytał tej książki i myślę, że dużo rzeczy dla mnie wtedy na tym szkoleniu byłoby takie w ogóle wow, niby fajne, ale tak do końca to ja nie wiem o co tam chodzi, no, nie? No. I dlaczego to? A jakby zrobienie sobie takiego dobrego backgroundu zanim pójdziesz na szkolenie, to się może nagle okazać, że po prostu jesteś już trochę dalej, zadajesz po prostu też inne pytania i jesteś w stanie po prostu skorzystać z tego, że masz gościa, który jest dobrym specem na 3 dni. A jak się przypomni 4. dnia, że chciałbyś go o coś zapytać, to on już dawno, wiesz, ma na głowie sombrero i jest daleko stąd. Tak, to jest właśnie dobre. Oczywiście no warto też koniecznie przygotowywać albo mieć już taki zestaw pytań, który chcemy wrzucić, ale czasami po prostu warto wiedzieć o co zapytać, stąd jeżeli po prostu idziesz na szkolenie kogoś, kto wydał książkę, stworzył coś, no to fajnie po prostu mieć to już zrobione, tak? I ogarnięte, żeby po prostu na szkoleniu się rozwinąć i żeby wyciągnąć z niego jak najwięcej, tak? No bo mówmy się, szkolenia terapeutyczne czy osteopatyczne no nie są specjalnie tanie, więc fajnie, żeby po prostu to się też zwróciło. Dobra, i tak sobie dobraliśmy do końca. Prawdopodobnie, bo tak, ja już wiem, jak to będzie wyglądało, nie? Bo szczególnie właśnie zapomniałem o tym powiedzieć w kategorii atlasów, że oczywiście my tu wymieniliśmy 2, a ktoś się pyta, ale czy sobota będzie dobry, ale czy neter będzie dobry, ale czy tam wiesz, Giro będzie dobry, czy tam Grants. Ciężko powiedzieć, my korzystamy raczej z Frometusza i on jest spoko, bo on jest jakby top of the top z atlasów. Korzystamy też tutaj, są książki, a korzystamy też z aplikacji anatomicznych. Mm-hmm. Na przykład. Znaczy generalnie to mamy większość atlasów. Mamy praktycznie wszystkie atlasy, które aktualnie są. Tak myślę, że no nie dam sobie nic obciąć, że wszystkie, ale takie powiedzmy te najpopularniejsze atlasy to mamy wszystkie i faktycznie z Prometeusza korzystam chyba najczęściej albo prawie najczęściej. No ja korzystam z niego, no chyba, że z Mura, bo chcę trochę kliniki, ale nie korzystam ostatnio, bo go nie ma jak widać. Natomiast tak. Jeszcze z Sinelnikowa korzystam, ale to jest taki, no powiedzmy, bardzo stary atlas. Mhm. Stare atlasy mają taką magię, bo stary papier, ładne ryciny, czasami nawet dokładniejsze niż no właśnie się okazuje. No właśnie są dokładniejsze, no, nie? Są jest dokładniejsze. Bardzo dużo na przykład tej tkanki powięziowej, a tutaj no bywa z tym różnie. Nie? Korzystamy też z atlasów 3D. Ja na przykład bardzo często korzystam z Complete Anatomy. Teraz jest chyba 2021 albo nie pamiętam. No, jakby... Oni zawsze tak mają do przodu. To albo... Prawdopodobnie już jest 2022 nawet. Tak. No nie, kojarzę z ostatniego, on się aktualizuje na bieżąco, no nie? Okay. Jakby co roku. Ostatnio się zaktualizował, ale nawet nie wiem do jakiej wersji. Natomiast oczywiście jest to fajny atlas. Inne też są spoko, ale nie są tak dobre jak Complete Anatomy, więc po co je mieć? W sensie. Po nowej aktualizacji pewnie już jest ten RNA zmienione.
No, poszczepiennie. Ja nie, nie, no nie wiem. Nie, no żarty żartami. Żarty żartami, żartami, ale... Ale na pewno w tych atlasach 3D szczególnie, aplikacjach, jest tak, że ta powięź jest taka biedna. W sensie nie ma jej dalej, no nie, jakby są takie, jak, szczególnie w ogóle wygląda to bardzo żałośnie, jak odpalasz sobie przekrój. Znaczy komputer to mi tak jest jedynym atlasem, chyba bardziej przekroje są do tej pory, a przynajmniej tak było jeszcze rok temu. Natomiast... Nie, no są jeszcze w tym... Human Body? Tak, Human Anatomy to się Human nazywa. Anatomy, to możliwe. Jest taka, no właśnie teraz mi z głowy wyleciało. Też było całkiem spoko, ale odkąd są, i oni nawet pierwsi mieli przekroje, a później Complete, ale... Tak, okej, dobra. Ale to była jedyna jedyna jakby takie coś, co było lepsze w tym. Ale to nie było tak, że po prostu w tamtym miałeś po prostu kilka przekroi, w tym The Human Anatomy, a w Complete masz tych przekroi, możesz sobie niemalże na każdym, gdzie chcesz sobie ten przekrój odpalasz. A tam po prostu było kilka, że coś w połowie uda, coś tutaj. Coś, tak, coś a tam chyba było wszystkie, ale to jest śmieszne, jak odpalacie sobie ten przekrój, to są takie wolne przestrzeń, takie wolne przebiegi pomiędzy mięśniami, bo nie ma tkanki łącznej. I to wygląda po prostu... Nie istnieje. Dziwnie to wygląda, nie? Dobra, słuchajcie, projektmasaż.pl/biblioteka, tamte zestawienie będzie, ono pewnie się pojawi w tym samym momencie jak YouTube'owy podcastik jutro. Trzeba to będzie zlecić. I czytajcie śmiało, zaglądajcie sobie od czasu do czasu. Będziemy sobie powolutku tą biblioteczkę rozbudowywać. I to są książki, które rzeczywiście pozwolą wam być terapeutami lepszymi. Oczywiście, o ile po prostu je przeczytacie, bo ja wiem, jak to jest. Ostatnio, jak robiłem sobie Q&A u siebie na Instagramie, to sytuacja wyglądała tak, że ktoś czyta, żebym polecił jej top 10 terapeutycznych książek na styczeń. Mówię... Nie wiem, słuchajcie, czy w styczniu tyle wyszło. Ale nie chodzi o to, czy one wyszły, no nie, po prostu ogólnie taki. I teraz tak, jakby ktoś chciał, te 10, to nawet jest 11 książek. Oczywiście to jest tak, że one są w tomach, no nie? Aha. To się okazało, że te... Tu jest więcej. Tu jest więcej, tu wam daliśmy praktycznie 20 pewnie książek, bo wiesz, 3 Promka, 3 Kapandziego, 2 Mura, 2 Mura, Fizjologia 1, Taśmy 1, Diagnostyka 1, Atlas Fizjologii Powięzi 1, Trauma Approach 1, Klatrusiowa 1, Techniki Osteopatyczne 2, a sztuk 3 i Przewodnik Wisceralny sztuk 2. Cała masa książek, tak. No nie? Ponad 20. Za dwie dyszki. Więc to jest na... No kurde, jak ktoś by się wyrobił w rok, temu zbił pionę, no nie? Żeby to ogarnął mniej więcej. Nawet nie przytoczał, żeby mi mniej więcej to ogarnął. 2 lata? Może, no nie? Dla mnie, w tym momencie, jak ja mam już trochę, wiesz, grafik rozrzucony, jakbym chciał na przykład od zera to powtórzyć sobie, to bym myślę, że w 2025 skończył. Prawdopodobnie. Jeżeli chciałbym z tego coś normalnego wyciągnąć jeszcze więcej. Więc naprawdę cała masa rzeczy i starajcie się, jeżeli macie te książki, to sobie oczywiście nie kupujcie wszystkiego naraz, bo to jest bez sensu, ale pojedynczo, jak sobie tam przejrzycie, kolejna książeczka i to rzeczywiście, żeby... Moim zdaniem książka powinna być pewnego rodzaju inwestycją. Jak szkolenie. Kupujesz... Ma się zwrócić. I jesteś lepszy, bach, pracujesz z innymi pacjentami, ona się za chwilę zwraca. Ta książka się szybko zwraca, tak? Kupujesz książkę, bierzesz pacjenta, z którym po prostu jeszcze nie pracowałeś, jednego. Robisz go jednego, książka zwrócona. Super, no nie? Robisz go raz. W większości. Jak chcesz Prometeusza, robisz go więcej, tych pacjentów, no nie, bo on jest po prostu droższy. No tak, jednego na tom przynajmniej. Albo... No, wiesz co... Ja nie wiem, po ile one teraz są. Może... Kurde, ponad... Wiesz co, ten pierwszy to jest drogi. On pierwszy kosztował 270 chyba. No. No to trzeba się trochę narobić. To, wiesz, jednocześnie odjąć koszty, wiesz, i tak no dalej, tak, bo tak, mimo, tak. Mimo, że za pacjenta bierzesz tam 150, no to wiesz, wynajem gabinetu i tak dalej, no to uczciwie tam ci zostaje z niego 100 coś, no nie? I tak dalej. A no to trzeba, wiesz, tych pacjentów zrobić prawie 3, a te drugie tomy są... Prawie 3. Prawie 3. 2,5 pacjenta. 2,5 pacjenta, jakby 2 pacjentów i dziecko. Okej, dobra, śmiechy śmiechami. Nie było dużo momentów do pośmieszkowania, bo no to jest temat o książkach, no bez przesady. Nic śmiesznego, nie? Nic śmiesznego po prostu. To też nikt nie chodzi na kabaret do biblioteki, nie? Polecamy wam książeczki, dokładnie tak jest. Słuchajcie, jeżeli zapomnieliśmy, według was, o czymś zapomnieliśmy, o jakiejś takiej, wiecie, podstawowej książce, że trzeba ją znać, tylko proszę mi tu nie wyjeżdżać z jakąś kinezoterapią, albo fizykoterapią, albo innymi pierdami, to fajnie byłoby w komentarzu to wrzucić, że ej chłopaki, wspomnieliście o tym i o tym. To jest takie dobre. Ej, może będzie książka, którą na przykład, wiesz, nie czytaliśmy, nie przeglądaliśmy, a mieliśmy w ręku. My bardzo chętnie kupimy taką książkę, więc dajcie nam śmiało znać. Więc możecie nas napisać wiadomości na priv. Jeżeli oglądacie to na YouTubie, no to w komentarzu na YouTubie, na Spotify napiszecie. Oczywiście czekam też na wasze recenzje, choćby na podcastach Apple.
Będzie nam niezmiernie miło. I nam niezmiernie miło. Mnie zawsze, zawsze jest miło, jak ktoś nas odznacza na, wiesz, Instastory, że tutaj screening ze Spotify, jest słuchanko, dziękuję chłopaki. Robione chłopaki. Cardio, prawie wszyscy robią cardio przy tym. Tak? Albo no. Nie, na przykład ostatnio dostałem kilka informacji, jak ludzie jeździli na święta, tudzież albo w tym roku, samochodami tak, jeździli, tak, że tak, tak. Cała podróż z neurofreakami. Ja mhm. Fajnie, że komuś i musimy... Spotify jeszcze jak to wszystkim na koniec roku wyrzucało o, te to podcasty super, no. Słuchane i tak dalej. Fajnie, więc słuchajcie, jak chcecie nam poprawić humorek i stwierdzić, że kurde, zrobić się chłopakom coś fajnego, tak? To screening na Instagramie i po prostu my bardzo chętnie jest tutaj... akceptowalny. Jest akceptowalny, wrzucamy to na swojego i po prostu dajemy informację, hej, dlaczego wy jeszcze nie wrzuciliście takiego screena? Dobra, słuchajcie, mega dzięki wam za uwagę. Patryk Sołodka. Maciek Duczyński. Do zobaczenia w następnym odcinku i widzimy się za 2 tygodnie w środę o 19:00. Heja. No hej.